Witam w prezentacji i montażu 9 numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy dwie połówki obudowy skrzyni biegów, obudowę sprzęgła, kołnierz, obudowę silnika, kołnierz wału napędowego, płytkę dźwigni, przegłuby wału napędowego, dźwignię sterowania, powietrznik kontrolny, zawór skrzyni biegów i czujnik temperatury. W tym numerze zostały zmontowane elementy skrzyni biegów i zostały przymocowane do bloku silnika. W montażu części z 9 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii, przednią część z grillem, dolną kratkę chłodnicy, przedni zderzak, blok silnika ze skrzynią biegów, dwa uchwyty, haki z łańcuchem, kierownicę, koło
i wewnętrzną część felgi. Numer 9. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacja o wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części, ich opis i ważne wskazówki, instrukcje montażu, i pokazany silnik po montażu. Historia fabryki samochodów ciężarowych Star. Część trzecia. Długo oczekiwany Star 200 pojawił się na rynku dopiero w 1975 roku. Skonstruowano go z zastosowaniem nowoczesnych podzespołów, z których części wykorzystano już w przejściowych modelach 28-29. Rodzina 200. Jednak pierwszy samochód z rodziny tzw. 200 wszedł do produkcji seryjnej już w 1973 roku. Star 200 miał nowy silnik, nową licencyjną skrzynię biegów, wzmocnione sprzęgło i ładowność 6 ton. Na jego bazie produkowano także modele Star 266 i Star 244. Pierwszy z wymienionych był wynikiem wzmożonego zapotrzebowania na taki pojazd, zgłaszanego m.in. przez polskie wojsko, stanowił rozwinięcie konstrukcji Stara 66 z napędem na dwie osie, wprowadzono do produkcji już w lipcu 1958 roku. Mamy zdjęcie samochodu ciężarowego Star 200 na linii montażowej fabryki w Starachowicach, 1977 rok. Mamy zdjęcie modelu Stara 244R ustawionego na sali konferencyjnej fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach. Na wszystkie koła. Wersja wyposażona w napęd na 4 koła, 4x4, był Star 244 produkowany od 1975 roku. Stanowi miks wersji 200, kabina kierowcy, z elementami trzyosiowego Stara 266, skrzynia biegów, rozdzielcza i mosty napędowe. Star 244 miał ładowność 5 ton, a na jego podwoziu można było budować różnego rodzaju nadwozia specjalizowane, przeznaczone na przykład dla rolnictwa. Narodowy Holding Zasady. Spółka z Obiesława Zasady na początku lat 90. wykupywała podupadające zakłady polskiego przemysłu pojazdów użytkowych, tworząc narodowy holding w branży środków transportu. Zasada korzystał przy tym ze swoich kontaktów w niemieckim koncernie Daimler-Benz. Ta korporacja miała mu zapewnić wytwarzanie nowoczesnych samochodów użytkowych, które były konkurencyjne na rynku wobec zagranicznych producentów. Tym samym wziął na cel także zasady starachowickie Star S.A. Tworzenie przez zasadę narodowego holdingu było związane z przejmowaniem długów fabryk pozostających w kłopotach finansowych. Mamy zdjęcie Stara 1142, wiążącego ciągnik Ursus C360. Mamy zdjęcie i informację, że produkcję Stara 742 rozpoczęto w 1990 roku. Volvo serii F10, F12, F16 z kabiną Globetrotter. Mamy zdjęcie Volvo F10 na trasie przez góry Atlas w Maroku w 2019 roku. Ciężarówki serii Volvo F10, F12, F16 okazały się doniosłym sukcesem przedsiębiorstwa Volvo. W latach 1977-1993 sprzedano około 200 tysięcy egzemplarzy tych samochodów. Kabina z aneksem. W 1984 roku pierwsze miejsce w konkursie International Truck of the Year zajęła ciężarówka Volvo model F10 z kabiną Globetrotter. Wyróżniony egzemplarz był wyposażony w aneks kuchenny umieszczony pomiędzy fotelami, zamontowano tam dwupalnikową kuchenkę gazową, niewielki zlewozmywak i blat do przygotowywania i spożywania posiłków. Pojazd wyposażono w rzędowy 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 9600 cm3 z chłodnicą powietrzną doładowującą osiągający moc 234 kW, 318 koni mechanicznych. Opcjonalne wersje Globetrotter miały klimatyzację z układem automatycznego utrzymywania się temperatury, co wówczas było dużym luksusem. Mamy wnętrze kabiny Globetrotter w samochodzie z 1979 roku.
Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli zawór powietrza, drążki wybieraka, sprężynka klimatyzatora, filtr paliwa, pierścienie do podnoszenia, przewód wylotowy oleju, dźwignia i łącznik reduktora. Osoby posiadające prenumeratę promocyjną z trzecią przesyłką zawierającą od 6 do 9 numeru otrzymały proporczyk. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.